Dzisiaj zagramy w Tower Defense w League of Legends. Dzielimy się na drużyny, broniący pikują trzy czempiony i bronią swoich wież przed falami przeciwników. Proste. Kto zachowa najwięcej HP w swoich turetach, ten wygrywa. A jeszcze jedno, nie można się cofać. Ba, ale ja ci jedną rzecz powiem. Ty nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, i tak tracisz pieniądze. Ale jak ja wygram, to tracę mniej pieniędzy, bo sobie nie kupię skina. Można ani wie, bo później ma dobry wave clear i ścianą może blokować miniony. To myślicie o Nasusie, bo on się healuje jeszcze przy autoatakach. Jasło. Nie. Go easy o nas, bo naprawdę my tak trochę nie ogarniamy, co się dzieje, a wy tu tryhardujecie. Dobra, jedziemy. Ale emocje, ja wpierdzielę. W pierwszej rundzie przypuszczam, będzie nudno. Nie, chcę zastakować. No! Ja myślałem, że po kolei będziemy fani, do tego losu sam wziąłem. Ej, Chodo, dzięki, że je zostawiłeś z przodu, bo ja zostawię. O, dobra, jest. Druga fala na easy. Dajcie mi to tankować. Ej, dobra, to nie będzie takie trudne. Smajtujcie, Tibersa. Dobra, nie ma Tibersa. Kurde, ej, to nie jest takie proste. No jak masz face rusha, to na pewno nie jest proste. Ej, a ty też masz. A teraz reklama. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mobalytics, czyli aplikacja, która pozwoli ci zostać lepszym graczem. Apka pomoże ci zaplanować rozgrywkę już w lobby. Wskaże ważne informacje na temat twoich przeciwników, jak i sojuszników. Pomoże dobrać optymalne runy, summonery i buildy. Już w loading screenie zobaczysz win ratio poszczególnych graczy na danych postaciach. No i kilka wskazówek dotyczących ich playstylu. Będziesz mógł sprawdzić proporcje AP i AD twojego i przeciwnego teamu, żeby dopasować odpowiednio swój build. Nigdy już nie przegapisz power spike'a przeciwnika. Mobalytics da ci znać, że ten kupił ważny dla jego postaci item. Po meczu będziesz mógł przeanalizować swoją rozgrywkę, zobaczyć, czy zrobiłeś dobrze, a co możesz poprawić. W zakładce GPI dodatkowo będziesz mógł zobaczyć poziom swoich umiejętności, podzielonych na 8 kategorii, w dłuższej perspektywie, analizując ostatnie 10 gier, ostatni patch, czy nawet cały sezon. Apka pokaże ci twoje mocne i słabe strony. Podpowie, co zrobić, żeby wygrywać więcej gier. Kliknij w link w opisie i pobierz Mobalytics. Wracajmy do odcinka. To już jest ta pierwsza fala? No, tylko cztery, kilka przyszło szybciej trochę. Dobra, jedziemy. Dobra, Daisy smajtujemy. Ty, napier... Ustawię ścianę, ale chyba ta ściana. Ej, chodźcie, bo zginiemy. Podwierzę. Ta ściana, Kuba! Nie! Nasz główny DPS umarł! Kurde, pomieram! Pamiętają! Jezus Mario! Kurde, i Luigi jeszcze. Dobra, jedziemy! Ej, ale to weźcie tak taktycznie, jak będą mieli mało życia, to ściśnimy wszystkim. Co tu się dzieje? Herald jeszcze idzie! Nie! A, ja. Czemu dostałem Q od Rennena? I chciałem! Nie mam many! Chłopaki! Stakuj łezkę! Ale nie mam many! Mam jajo jeszcze! Nie myślałem, że te miniony tak szybko tu przyjdą! Czy ja mogę w zamian za to, że zabiliście kaptyna, cofnąć się do bazy i kupić item? Fartfrelit imu. Ha, i jeszcze jedna sprawa, bo wy w tej rundzie użyliście też dziewicy, nie? Użyła się sama z Heraldem. Dobra, to w tej rundzie jej nie używajcie. To wychodzimy im naprzeciw, tak? Tak. Mam 37 FPS-ów. Dobra, trzymaj ich miejsce. Dobra, już chyba nie mogę trzymać. Jedziesz, musimy ich trzymać tutaj. Ty, oni się pogrywają sobie z nami. Ej, dobra, to będzie easy. O, no i jeszcze Daisy zabijmy i będzie w pogierce. Dobra, git, koniec. Problem jest taki, że wyczerpałem całą swoją manę na tą rundę. O no. Ten ulta Nivi. O nie, oni chcą mnie zabić. Stoję, póki mam manę. Cofam się. Dziewice. Ja już zesmajtowałem. Dobra, resztki many mam. Ja mam jeszcze jednego smite'a. Ile tych kanonów tu jest? 4? Ej, dajcie mi stakować, bo za kanonem mam 6 staków, dzięki. Dobra, koniec, jest! Teraz przed nami runda finałowa. Dobra. Tylko mamy taki problem, że tutaj są nasze miniony. Trochę im to przeszkodzi. Trudno się mówi. Co tu się będzie działo? Ty, nic nie zadaje! Aaa, Tibers! Nie! Jak one na... Jaki tower defense, jak tu kurde życie defense jest? One się nie mieszczą w lane i idą naokoło. Patrz tutaj, te po dżungli chodzą. Dobra, tu są jeszcze nasze. O nie, jestem jajem! Ratunku! A wiesz, terminalny. Nie! I my mamy to zrobić, nie? Czyli co, upadliśmy w 8 fali. No ja rozważam dwie rzeczy, ale wiecie jak. Ja ci daję błogosławieństwo. Strix, ty masz psychy iść blisko rankiem. Nie. W sumie Zilean by był dobry, bo on expa daje dodatkowego. No właśnie, też o tym myślałam. Ta pierwsza fala to jest w ogóle żart. To jest jak w tych reklamach, wiecie, gier mobilnych, że level 1, jest młody chłopak, level 99, taki Mafia boss. Pierwsza fala i Irelka, reseciki, ale będziesz miał golda z niej. No, tylko się martwię trochę o manę. Jak maksujesz kurto, to później będziesz za resety dostawać 100% many. Dobra, pierwsza runda, teraz dwie fale. Ej, dobra, może zróbmy tak, żebyśmy napompowali Elka pieniędzmi. Ja nie wiem, czy to jest aż tak dobry pomysł. No ale i tak to się pewnie wydarzy, bo ja nic nie zabieram. No same, mam jednego. Ale drugi level na Zilanku to już będziesz mogła stunować miniony. O, idzie. Misiek. Ej, go w Tibersu najpierw. Ło, te smajty się przydadzą. Misiek nic nie zrobi. Uważajcie, żebyście nie popadali. Oj. No. Ale reseciki wjeżdżają. Dobra, trzecia runda bez straty czempiona. Ale minus jest taki, że nie możecie nic kupić na tam.
A, bo ty rozpęd wiesz. Strix z całą galaktyką. Bombeczka jedna, druga, zarąbiście stunowane jest. Dobra, ale idzie Tibet. Daisy. Oj, coś czuję, że ktoś tu padnie. Dobra, Turet. Pierwsze obrażenia w Turet, S. Strix zaraz umrze. Leży. Turet dostał faktycznie damage'a jakieś 10. Ale to chyba tyle na tą falę. Wszystkie miniony leżą. Strix, możesz kupić sobie itema. Strix, ładuj się tam. Let's go. Idzie Daisy. Gdzie Tibers? Idzie 5 fal minionów. Gdzie jest Herald? Gdzie jest Herald? Puszczany prosto przy wieży. Dobra, mamy smite, mamy sniper. Uderzył. Dwa plejty poszły. Jeszcze tylko 5 fal. Z tą bombą od Zilanka, ale piękna strategia. Ostatnie 2 miniony. Koniec. Ej, Alek, mam planty. A może jakby się w***ł pod koniec sekundy specjalnie? Ale następnej. Dobra, są już 6 u nich. Coś czuję, że to będzie łatwiej. Daisy leży. Jeszcze dziewica. Ona ma spory potencjał tutaj. Czyli chcesz, to możesz lecieć z moim ultrem tam. Oni mają jeszcze ultra z Ilana. Będzie rzucony na czas? Nie! Nie ten champion! Misklik nastąpił! Czy to Bezu gra na tym Zilanie? Ja chciałem powiedzieć, że to jest 6 runda, a wy nadal macie pierwszą wieżę. Nie wierzę. Ja teraz widzę, jak ale będzie na z ostrzem to już będzie gitara. Jedziecie. No i już po jednym stworze. Tiber spada. Jeszcze dziewica żyje. Ale mają cleara. Mam go zaraz. I ostatni minion. To już tyle? Ej, no my w tej rundzie się wypi***liśmy. Już to jest. My w tej rundzie to byliśmy już pod naszym Nexusem. Lecę. Jezus Maria, co tu się dzieje? Komp mi zaraz wybuchnie. Jaki lag? Co jest? Halo? Pomocy? O, dostał ulta. Czyli Lelia się sprawdzi? Oni umierają, dobra. Pierwszy upadł. Ale ja mam takie lagi. Lepiej stójcie za wieżą. No. Zostały ostatnie 3 kanony? Lecisz. To jest nowa fala już. Tylko te kanony. Jest! Dobra, zakończone. Zobaczmy, ile wieża ma HP. 254 HP. Zobaczymy, czy ostatnia drużyna zachowa więcej. Będziemy się wywalać na każdej rundzie. Zrobimy tak, że tylko jedna osoba stoi, tylko pozostałe się wywalają i ma na pracy. Wiecie, jakie runy brać? Demoralizator. Demoralizator? Jak by chcecie zginąć w pierwszej rundzie? Dobra, w pierwszej może być ciężko. To co, w drugiej? No, w drugiej, do tego. Ej, bo ja się leczę na te beki, co? BOOM ACTION TO BEAM CAŁ CZAS! Come at me. Jakie mądrale to są! One mi po jeden biją. Dobra, umarł w końcu. Dwa trupy. Dobra, czekaj, co ja sobie mogę kupić? Gdzie Tibers? Te smajce są zbyt OP w Tibersa. To ja dematerializuję tego kanoniszcza. Weź się wypierdziel. Fajna przygoda, polecam. Jezus, to będzie trwało znowu 10 godzin. 3 miliony go tylko atakują. Jeszcze dostał level upa! Dobra, ale to robią. Tymczasem typ się wypierdzieli. 4 fale, Tibers Daisy. O nie, zesmajtowałem miliony. O! Zginie! Ojoj, dobry! Tibers ucieka! Nie wywalisz się, ha. Wywala się. No, to będzie trudniejsza runda. Jest Herald. Oj, jak Herald to wbije! Uuu, ale ich posunął. Dobra, i co, wywalamy się? Ta dziewięć się bardziej nie bez ubliga. Jezus, jak na... Ej, kurde. Zaraz, co tu robią miniony? No przyszły! Aha, w dżungli, lol. Ja mam nadzieję, że te miniony nie zabiją się o mnie. Jeszcze level upa dostał, chłop! Dobra, zginę. Chleb. Zginę na easy. Aksza! Dobra. Dobra, dwóch zginęło. Jak się okazuje, opłaca się w tej grze. Mainy i ona to wiedzą po prostu, no. Dobra, dziewice najpierw, to smajtujcie. Ile tego jest? Jak oni to na spokojnie zrobili, byki? Dobra, ostatnie 2 miniony. Dobra, ruszyli. Wieża ma 3000 HP. Jest Daisy. Jest Baron. Jest ultimate, po tamumu! On zaraz padnie! Zabity! Zoltar pada! Oni to przegrają! Nie. Tacy byli koki, taki mieli zajebisty plan! No i gitara! No nie, źle! Mieli taki zajebisty plan, a zremisowali z nami, co? Zwycięża drużyna LK. Czy my mieliśmy fory, tak szczerze? No, daliście nam fory jak... No nie! Przegraliśmy przez to, że te miniony się nie sfokusowały na wieży i nas po prostu wybombiły. Znaczy, myśmy się przygotowywali na to, że po prostu ładnie przegramy, nie? No i ładnie wygraliście. Teraz przyjdzie Bezu i on wygra, tak? Możemy zrobić taki wildcard, że jeżeli zadzwoni do końca nagrywek, to po prostu wygrywa z buta i tyle. Strix, ja ci tylko przypomnę, jak flashujesz z Eblitz kranka. Wyślij to tutaj, nie wszyscy się pośmieją. Mogę się robić flash. Problem jest tylko taki, że muszę je trafić.
Co, w taki sposób? O kur... Pamiętasz, jak Szał do ciebie zadzwonił o tym itemie, o tej waginie całej? Ej, Elek, Elek, bo jest ten item, Riftmaker w LoLu, nie? Czy on ci wygląda jak wagina? Co? Słuchaj, jeden z twoich znajomych jest pierdolnięty na łeb. To ja się pytałem. Co miałeś w głowie? Właściwie to... zawsze? Jezus, czekaj, Strix i Pity mają taki sam głos. Co? Nieprawda. Ej, pomyliłbym. Ej, kto teraz mówi? Yeah. Ej, ale czekaj, 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 żebyś tylko nie zabił, bo Gold się musi zgadzać. Ja sobie potem oddajmy. Nie da się odejmować. Matematyku. Chyba nie myślicie, że Adi jest na tym planie. Akurat Adi to myślę, że jest. Ale z żartu, bo chłopie się śmieje. No? Gówno. O, bez zadzwoni, bez zadzwoni. O, dobra, dalej głoś. Gdybyś zadzwonił 15 minut temu, to byś wygrał skina. No, ale 15 minut temu sadałem sobie mangę, czytałem. Weeb. Powiedział Szał, okej. Okay. Jakby.